Ciao. W tej lekcji poznasz pięć czasowników, a w zasadzie sześć, które wymagają przy IMKA, a, zanim wprowadzimy jakieś dodatkowe informacje po nich. Z racji tego, że jest to lekcja skierowana raczej do osób na poziomie początkującym lub podstawowym, będę omawiała przykłady bardziej dokładnie, zwracając uwagę też na inne elementy, które są w tym zdaniu. Pierwszy czasownik, który musisz znać koniecznie, to inicjary lub kominciary. To jest właśnie to 5 lub 6, bo tak naprawdę dałam te dwa czasowniki do jednej grupy. One oznaczają to samo zaczynać, rozpoczynać, i możemy ich używać jako synonimy. Dlatego właśnie dałam je razem, tym bardziej, że wymagają oba przyimka a. Więc, jeżeli chcemy właśnie coś rozpocząć, na przykład chcemy zapytać, kiedy zacząłeś lub zaczęłaś uczyć się włoskiego, mogę powiedzieć, Quando ai iniziato a studiare italiano? Nie mogę powiedzieć quando ai iniziato studiare. Po polsku nie ma tam żadnych dodatkowych łączników, nie ma żadnych dodatkowych słówek. Mamy po prostu kiedy zacząłeś się uczyć. Więc pamiętaj, że po inicjare i po cominciare będzie zawsze a. To zdanie mogłoby brzmieć również quando hai cominciato. A studiare italiano też byłoby poprawne, znaczenie byłoby dokładnie takie samo. Przy okazji pamiętaj, że gdy pytamy, kiedy coś się dzieje lub kiedy coś się wydarzyło, będziemy właśnie korzystać z quando przez literkę D. Nie mylmy tego z quanto, które oznacza ile. Drugi czasownik, który wymaga przyimka A, to riuscire. Który w zależności od sytuacji może być tłumaczony jako być w stanie, udać się, potrafić, móc. Ale właśnie chodzi tutaj o takie sytuacje, gdzie właśnie jesteśmy w stanie coś zrobić. Na przykład, jeśli chcę powiedzieć, nie mogę otworzyć tego słoika, to po włosku powiem: Non riesco ad aprire questo barattolo. Zwróć uwagę, że tutaj nie tylko mamy przyimek A, pojawia się jeszcze literka D przy tym przyimku. To nie jest przyimek złożony. To jest zabieg, który wykonujemy wtedy, gdy kolejne słowo zaczyna się na literę A, więc nie powiem riesko a prire, tylko właśnie, żeby to lepiej brzmiało, żeby można było to tak jakby połączyć w jeden wspólny dźwięk, właśnie dodajemy literkę D. Riesco ad aprire. Oczywiście nie rozdzielamy tego tak w mowie, ja teraz to powiedziałam, żeby to podkreślić. Normalnie, naturalnie powiemy: Non riesco ad aprire. Tak, jakby to była jedna całość. Różnica z potere, móc, byłaby taka, że jeżeli powiedziałabym: Non posso aprire questo barattolo. To również powiedzielibyśmy, nie mogę otworzyć tego słoika, ale znaczenie byłoby trochę inne. Bo jeżeli ja mówię, Non riesco ad aprire, oznacza, że no nie mogę, nie mam wystarczająco dużo siły. No, no, no sorry, chciałabym, ale niestety nie mogę. Z kolei, jeżeli powiem, Non posso aprire questo barattolo, to oznacza, że no, nie mogę, bo na przykład ktoś prosił mnie, żeby go nie otwierać, albo wiem, że nie powinniśmy tego otwierać, więc nie mogę, bo sumienie mi na to nie pozwala. To jest właśnie ta różnica. Mimo tego, że po polsku będziemy mówić, nie mogę, nie mogę otworzyć tego słoika. Kolejny czasownik, o którym chcę tutaj wspomnieć, to imparare, czyli nauczyć się. Coś robić. Na przykład mogę powiedzieć, ubiegłej simy nauczyłem się lub nauczyłam się jeździć na nartach. Więc po włosku powiem L'inverno scorso o imparato a sciare. Tutaj, jeśli chodzi o jazdę na nartach, jak widzisz, wystarczy sam czasownik sciare. nie musimy tutaj już niczego dodawać. Samo siary już oznacza właśnie jazdę na nartach. A jeżeli mówimy o kiedy to się wydarzyło, czyli właśnie ubiegłej zimy, to wystarczy, że powiemy l'inverno scorso. Nie powiemy in inverno scorso, ani nic innego. Tu już akurat przyjmków dodatkowych też nie potrzebujemy. Jedyny przyjmek, który tutaj faktycznie jest potrzebny, to ten po czasowniku imparary. O imparato a sciare. Kolejny czasownik to. Abituarsi jest to czasownik zwrotny, jak widzisz, bo ta końcówka si mówi nam o tym, że będziemy dodatkowo musieli też użyć zaimków osobowych odmienionych do osoby, o której mówimy. Abituarsi oznacza przyzwyczaić się. Więc na przykład mogę powiedzieć: Non riesco ad abituarmi a svegliarmi presto la mattina. Nie mogę się przyzwyczaić do wczesnego wstawania. I tutaj też pozwól, że zatrzymam się na chwilę na tym przykładzie, bo jest tutaj trochę elementów, które chcę omówić. Przede wszystkim zobacz, mamy tutaj w ogóle dwa czasowniki obok siebie, takie, które wymagają przyimków A. Mamy riusz o którym już mówiłam wcześniej, no i ten właśnie abituarsi. I teraz tak, pomimo tego, że nie odmieniłam jako tako tego abituarsi, i tak muszę mi na końcu odmienić dopasować do mnie nie mogę zostawić tego si bo mówię o sobie to ja nie potrafię się przyzwyczaić No i właśnie non riesco ad znowu pojawiła się literka d ponieważ mi jest właśnie na literę a i znowu żeby to lepiej brzmiało dodajemy literkę d po abituarmi wystarczy samo A, ponieważ zwyciarmi jest na literkę S, więc już tutaj nie musimy dodawać niczego. W zdaniu po włosku dodałam jeszcze to La mattina, żeby podkreślić, że chodzi tutaj o wczesne wstawanie, wczesne rano, tak? Ale oczywiście wystarczyłoby też Azwyciarmi presto. Sens byłby dokładnie taki sam, więc też możemy to powiedzieć w ten sposób. Noriesco ad abituarmi, wyliarmi presto. I ostatni czasownik, który chcę w tej lekcji poruszyć, ale to nie jest oczywiście ostatni czasownik, który wymaga przyimka A, ale z tych podstawowych na początek to będzie już super, jeżeli uda Ci się zapamiętać i stosować poprawnie przyimki z nimi właśnie. To jest prowary. Prowary, który oznacza spróbować, coś zrobić. E, tutaj to jest ważne, że chodzi tutaj zawsze, jak widzisz, o takie... Czasowniki, które występują przed innym czasownikiem, przed inną czynnością. Jeżeli ja chcę spróbować coś, na przykład spróbować jakąś, nie wiem, nową pizzę, jakiś nowy smak pizzy, to oczywiście tam nie będziemy niczego dodawali. Tutaj mówimy o tym, że próbujemy coś zrobić. Na przykład, mogę zapytać, czy próbowałeś, próbowałaś dzwonić do Ryszarda? A provato a Mary Ricardo? Tutaj mamy właśnie czynność, kiamary, dzwonienie. I przed czynnością, zgodnie z zasadą, musi pojawić się przyimek A. Więc na ten moment pamiętaj, że czasowniki inicjary, kominciary, riushire, imparary, abituarsi oraz prowary wymagają przyimka A. Jeżeli po nich chcemy wprowadzić jakąś czynność, jeżeli chcemy powiedzieć, że zaczynamy coś robić, że jesteśmy w stanie coś zrobić, że uczymy się coś robić, że przyzwyczajamy się do jakiejś czynności, oraz jeżeli próbujemy coś robić. W razie problemów czekam na Ciebie oczywiście w komentarzach, a póki co zachęcam do dodatkowych ćwiczeń.